Dzień dobry Państwu, witamy w Miejskim Ratuszu. Proszę Państwa, witamy serdecznie na konferencji dotyczącej powołania spółki Głogowski Park Przemysłowy. Spotykamy się w dniu dzisiejszym, aby zaprezentować nasze najnowsze osiągnięcie, nasz nowy produkt, który powstał z działań samorządu, instytucji, otoczenia biznesu i samego biznesu, czyli Głogowski Park Przemysłowy Spółka ZOO. Jest to dzisiaj dla nas dzień, który właściwie pokazuje, że polityka to nie jest gadanie, tylko polityka to są konkretne efekty. Mamy konkretną nieruchomość, konkretną halę, konkretnego inwestora i system współpracy w pozyskiwaniu następnych inwestorów. My uważamy dzisiejszy dzień jako taki krok milowy, czy tam kamień milowy po drodze, ale to nie jest, broń Boże, cel naszego działania ostateczny, tylko jest to pewna faza zadań, które chcemy wykonywać. Mianowicie Głogów ma mieć bardzo zdywersyfikowaną, szeroką gamę inwestorów. Do tego potrzebuje oczywiście doskonałe tereny. Potrzebuje także dobrych partnerów i tutaj się cieszę, że firma Specbau weszła. No i ryzykują partnerzy samorządowi takim kapitałem, żeby od razu włożyć kilka milionów w halę i żeby ta hala potem potencjalnie być może z czasem nie zarobiła. Byłoby to dla budżetu miasta czymś niedobrym. A tutaj mamy nie dość, że nie zaangażowane środki samorządowe, to jeszcze w dodatku już inwestorów i wiemy, że ci inwestorzy są zainteresowani następnie wchodzeniem do naszych przedsięwzięć. Także, Szanowni Państwo, do tego, żeby była dobra gospodarka, potrzebna jest dobra infrastruktura. Podkreślam, że wczoraj podpisywała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, następny odcinek drogi S3. Czyli wspólnie razem, tak jak tutaj siedzimy, zbliżamy się do Morza Adriatyckiego. Mam nadzieję, że czy było Morze Śródziemnego, nie wiem, czy gdzie by się chciało na południe pojechać, ale tak akurat mi się ten Adriatyk tak rozmarzył. Ale wczoraj padło takie fajne zdanie, że to jest od Szwecji. Mogę pogratulować tej inicjatywy, dlatego że ona pokazuje znakomitą kooperację samorządu, rządu, także specjalnej strefy ekonomicznej. Dzisiaj w sytuacji zupełnie nowej, mówiła o tym pani minister, wczoraj udało się podpisać już kolejny odcinek drogi S3, tym razem pomiędzy Jaworem a Bolkowem. W przyszłym tygodniu kończymy podpisanie umowy tej drogi na odcinku Legnica-Jawor. Przed nami złożenie wniosku do granicy odcinka pomiędzy Bolkowem a Chabys-Kralowem. To oznacza drogę wielkich możliwości. I jeżeli popatrzymy na infrastrukturę Dolnego Śląska, to w ciągu najbliższych 6 lat na Dolnym Śląsku inwestycje drogowe realizowane przez rząd sięgną, proszę Państwa, 10 miliardów złotych. Będzie to droga wspomniana S3, droga S5, odcinek trzyjezdniowy autostrady pomiędzy skrzyżowaniem autostrad Krzywej a Wrocławiem, Wielanami Wrocławskimi. To jest odcinek również drogi w kierunku Kotliny Płockiej. To jest także to, co jest najbardziej newralgiczne, most w Głogowie i kwestia obwodnicy. Ten region za kilka lat będzie najlepiej skomunikowanym regionem Polski. I dlatego ta inicjatywa, rozpoczęta dzisiaj, na którą praca trwała kilka lat, wpisuje się idealnie do tego, aby właśnie poprzez wspomniane węzły, o co walczy także pan prezydent, węzeł drogi S3, węzeł Głogów Południe i Głogów Zachód, aby tutaj była możliwość szybkiego połączenia. Ale także to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stworzenia takiej oferty, aby możliwie, jak najszybciej przekazać gotowość tego parku, gotowość dla inwestorów zewnętrznych, tych zagranicznych, z którymi my w naszych resortach spotykamy się na co dzień. Do polskich ambasad wpływają dziesiątki zapytań i ofert, chęci przeniesienia często innowacyjnej produkcji właśnie do Polski. I dlatego gotowość tego parku i wypromowanie Parku Głogowskiego wśród naszych placówek, to może być jeden z priorytetów ułatwiający sprowadzenie inwestorów zagranicznych, ale także promocję dla inwestorów polskich. I tutaj wspomniana oczywiście innowacyjność i ogromne środki europejskie, które będą właśnie wspierały przedsięwzięcia innowacyjne. To jest ogromna szansa na to, aby dywersyfikować miejsca pracy,
Pod to także podporządkować szkolnictwo zawodowe na terenie całego powiatu, także szkolnictwo na poziomie PWSZ-ki. I myślę, że tutaj budowanie tej drugiej nogi, niezależnej od KGHM-u, drogi skraść, to jest po prostu zadanie przede wszystkim możliwe, priorytetowe i rozpoczęte w dobrym tempie dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Zdjęcie lotnicze naszej zachodniej dzielnicy przemysłowej z zaznaczonymi miejscami, działkami, które należą do specjalnej strefy ekonomicznej. Działce, proszę Państwa, to będzie pierwsza działka, to jest działka pierwsza przeznaczona właśnie pod Głogowski Park Przemysłowy. Tu powstanie pierwsza hala. Kolejne działki to potencjał rozwojowy, łącznie z tą działką Skarbu Państwa w dyspozycji Starostwa Powiatowego. Oczywiście jest to teren zurbanizowany, doskonale przygotowany, uzbrojony. Znajdują się tutaj także inne firmy, inne inwestycje, fabryka styropianu Termoorganika i otwarta zupełnie niedawno hurtownia farmaceutyczna Hurta, która od podstaw wybudowała swój najnowocześniejszy magazyn logistyczny tego typu w Polsce, która wciąż się rozwija, a na dzień dzisiejszy zatrudnia prawie 300 części i będzie w najbliższym czasie zagospodarowany. Dlatego już dziś myślimy o rozwoju naszych terenów inwestycyjnych. Mamy kolejny obszar, który jest położony nieco na zachód, czyli bliżej Huty Miedzi Głogów. Jest to obszar miejskiej strefy inwestycyjnej. W ostatnim czasie była prowadzona inwestycja, powstał tu zupełnie nowoczesny zakład utylizacji odpadów komunalnych, zbudowany przez naszą spółkę GPK SIDA. Natomiast obszar ten pozostały jest do zagospodarowania. On jest częściowo uzbrojony w drogę dojazdową, w linie kolejowe, w sieć centralnego ogrzewania w WPC-u, ale oczywiście wymaga jeszcze wsparcia w postaci inwestycji dalszych drogowych i kanalizacji i wody. Całkowita powierzchnia tego terenu to 70 hektarów. Tak jak już powiedziałem, jest to teren na zachód od zurbanizowanej części miasta w kierunku Huty Miedzi, przylegający do drogi wojewódzkiej nr 292, zupełnie niedaleką odległością do drogi krajowej nr 12, która z kolei łączy się z Trójką i z Piątką. Państwu, jak wspominała Pani Minister, w lutym tego roku spotkaliśmy się w tej samej sali, żeby podpisać porozumienie, w które w momencie podpisywania nie wszyscy do końca wierzyli, raczej zastanawiali się, o co tam tak naprawdę chodzi. A chodziło po prostu o to, żeby wykreować nowe tereny i pomysły inwestycyjne wzdłuż budowanej trasy S3. I dzisiaj spotykamy się dokładnie 2 godziny i 35 minut po pierwszym walnym zgromadzeniu wspólników nowej spółki, która rozpoczyna swoje działanie i która już za kilka miesięcy wybuduje tutaj w Głogowie pierwszą halę, która będzie początkiem nowej oferty inwestycyjnej właśnie tutaj na terenie Głogowa i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.